W Instytucie Pogodynków funkcjonował homoharem w czasie, kiedy nadzorowała to Platforma Obywatelska. Mamy ponad 90 zarzutów korupcyjnych, od pracy za seks, poprzez rąbanie drewna na prywatną działkę, aż po loty klasą biznes w pana stronę do USA. Wszystko razem na 3 miliony złotych. Słowo harem chciałem zakwestionować. Czemu? Bo szef Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, proszę pana, za pieniądze dostawał usługi seksualne, oferował pracę jakąś i w ramach odpłaty usługi seksualne. W haremie się nie płaci, powiem panu, a tam było za pieniądze. Czyli quilombo, mówiąc po hiszpańsku, jest takie stare słowo polskie, burdel. Nie wiem, czy w telewizji polskiej można powiedzieć, ale ja też nie wiem, bo jak ostatnio używaliśmy takich słów dla określenia spraw przecież politycznych, które się dzieją w Polsce i za granicą, to się postępowy lewicowy świat obruszył, więc ja nie wiem w zasadzie, czy ale można... Ale świecie lewicowy, jak nazwać taką sytuację, kiedy młody chłopak podejmuje pracę za pieniądze i w ramach tej pracy odpłaca się szefowi usługami seksualnymi? Nie robi tego z dobrej woli, bo się zakochał w swoim szefie, tylko robi to dla pieniędzy. To jak my mamy to nazwać?